No proszę Państwa, tu jesteśmy na dworcu w Gdańsku. Mamy dzisiaj, co my mamy dzisiaj? Sobotę mamy. 25 luty, czyli zima, temperatura minusowa. Jesteśmy na stacji Gdańsk Główny. To za chwilę odjedzie szybka kola miejska, która leci do Kartuz. Ma taki elegancki samorządu województwa pomorskiego pojazd. No, niestety ostatnio na stacji 4 pojazdy aż zepsuły, poszły do remontu. Spesy były i teraz muszą się naprawiać, więc wypadły z kursu pociągi, jak widać. Ale jesteśmy na stacji Gdańsk Główny, idziemy dalej. Słońce świeci, pogoda ładna. Godzina za 5:08 dzisiaj. Tu będzie za chwilę pociąg z KM Kidowej, Herowa, jak widać. A tutaj do Gdańska się dojście, żeby było prawo. A tu Gdańsk Główny, stacja. Tu mamy rozkład jazdy pociągów. No i tu jest nasz dworzec stary, zabytkowy, bo to jest naprawdę bardzo dużej klasy zabytek, gdański dworzec. Podobno będzie taki podobny stary, ten w Japonii. W Japonii. A mamy tutaj nasze te perony. Tutaj onegdaj stąd jeździła kolejka do Nowego Portu. No i na Euro też jeździła stamtąd. Nie wiem co teraz tam jeździ. Tam mamy Lotos. Się reklamuje oczywiście na tym największym kiedyś onegdaj wieżowcu. Co ciekawe, ten wieżowiec był budowany w dawnych czasach jeszcze technologią od góry do dołu. To znaczy pierw postawili filary, a potem od góry budowali piętra, na tych zawieszali na tych dwóch filarach. I tam podobno on ma chyba 11 pięter, czy 13, nie wiem, 13. W każdym razie u góry kawiarnia. Można sobie z góry popatrzeć na Gdańsk. No, a tam już widzimy dźwigi stoczniowe. O, tam proszę Państwa te dymy z kominów też są widoczne. No, bo piękna pogoda, nie ma chmury, ale te dymy robią te chmury właśnie. Tutaj mamy siedzibę NSZZ Solidarność, Zarząd Regionu i Komisja Krajowa tam się mieści. Zaraz niedaleko dworca. No i tak to wygląda. Dworzec Główny w Gdańsku. Tam mamy Kościół Polsko-Katolicki. Kościół Polsko-Katolicki, jak widać. A tam jest tak znana, co góruje nad całym Gdańskiem, Góra Gradowa. Tam widzimy krzyż, proszę Państwa. Krzyż, który wyświęcił onegdaj jeszcze świętej pamięci biskup, arcybiskup Gocłowski. O, duszpasterz diecezji tutaj gdańskiej. No tutaj mamy lwa, widać taka mozaika fajna. A tam u góry widać dworzec już PKS jest. O, no i w ten sposób otoczenie dworca poznaliśmy. Pozdrawiam z Gdańska, Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir Ziembiński. Dziękuję.